Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej już konferencji współorganizowanej przez Polską Korporację Akademicką Baltia i środowisko Gazety Polityka Narodowa. Ja myślę, że mimo, że frekwencja dzisiaj jest wyjątkowo fatalna, znacznie gorsza niż na poprzednich naszych konferencjach, pewnie szczęśliwą przez tę pogodę. Myślę, że jednak dzisiejsza konferencja może być wyjątkowo udana, dlatego że spotykamy się z wyjątkowym gościem, który przyjechał do nas z Warszawy, wybitnym polskim cybernetykiem, naukowcem nietuzinkowym, osobą, która, że tak powiem, idzie pod prąd tym wszystkim koncepcjom pseudonaukowym, które dzisiaj są propagowane. Jest to docent Józef Maria Kosecki. Witamy pana. Ja chciałem kilka słów wprowadzenia, w ogóle skąd pomysł na taką, konferencję, skąd pomysł na zaproszenie. Ja sobie siądę. Tak. Skąd pomysł na zaproszenie osoby, która nie jest historykiem, prawda? Ale tak mi się wydawało, że cywilizacja łacińska to powinien powiedzieć jakiś historyk. Ale właśnie koncepcją tych wszystkich konferencji, które my organizujemy, nie jest przekazywanie jakichś suchych faktów, czy pokazywanie czegoś, co można znaleźć wszędzie, we wszystkich książkach, tak powiem, w źródłach ogólnie niedostępnych, ale pokazywanie jakiegoś nowego spojrzenia, czegoś, co może wnieść coś nowego, coś cennego, coś wartościowego, coś dzięki czemu też nasze spojrzenie na świat zostanie poszerzone. Dlatego praktycznie pierwszą osobą, o której pomyślałem w kontekście tej konferencji, był właśnie docent Kosecki, który zajmuje się rozwijaniem, między innymi zajmuje się rozwijaniem tej myśli profesora Konecznego w ujęciu właśnie cybernetyki społecznej. I myślę, że właśnie jest to, że tak powiem, kierunek, który ma przed sobą, mimo wielu trudności natury politycznej, quasi politycznej, ma przed sobą dużą szansę na, że tak powiem, zrewolucjonizowanie myślenia o pewnych rzeczach. W dzisiejszych czasach, jak wiemy, można powiedzieć, napisać wszystko. Wielu naukowców z różnych dziedzin się oburza na to, co jest na bzdury, które są wypisywane a propos ich dziedzin w pismach popularnych. No, ostatnio na telewizji praktycznie nie oglądam, chyba ktoś mi coś dużo wcześniej powie, że jest coś wartościowego, to się bardzo rzadko zdarza. Ale słyszałem, pokazywali niby sensacje. Jak się to okazało, to miał być później żart prymaprysowy, który był wypuszczony wiele dni wcześniej. I dziennikarze to kupili jako coś normalnego, że udało się dokonać w zimnej syntezy dokonać tego, co robił Kaliski kiedyś, czyli tam zderzenie dwóch promieni ciężkiej wody, że w ten sposób można teraz będzie napędzać elektrownie atomowe w całej Europie. Nikt się nie połapał, że już ta metoda wówczas była bzdurna, bo to jest o kilka rzędów wielkości, po prostu było przesunięcie. Tak samo jeszcze lepszą informacją było, że ktoś wymyślił metodę pozbywania się dwutlenku węgla. To już miało być na prima aprilis, ale ktoś to wcześniej kupił jako poważną koncepcję naukową. I pójść w telewizji, mianowicie, że dwutlenek węgla miał być zamieniany z powrotem na węgiel, że to się nawet opłaca. Chyba absurdalności czegoś takiego nawet ludziom, że tak powiem, nieobeznanym, nie trzeba tłumaczyć. No oczywiście bzdury, czy bardziej zaawansowana, bardziej mi się wydawało, egzotyczna strefa, te bzdury są większe. No, bzdury na temat, nie wiem, wiadomo, że bzdury na temat mechaniki kwantowej są większe niż bzdury dotyczące, powiedzmy,
jakieś zjawy, z którymi mamy na co dzień do czynienia, naukowcy zajmujący się egzotycznymi krajami, takimi z naszego punktu widzenia, jak powiedzmy Japonia czy Chiny, też narzekają na to, że ten obraz jest zupełnie chory, na to, że tacy ludzie jak powiedzmy pani Bator tworzą jakieś feministyczne koncepcje historii, że te narody są jakieś dzikie, dlatego że prześladuje się kobiety. Natomiast, co ciekawe, także nasza historia i nasza cywilizacja, mimo że wydawać by się mogło, że jest nam bliska, tak naprawdę, jak się czyta niektóre publikacje, to jest to rzecz odległa. Jest to rzecz odległa od tego, co wypracował tutaj profesor Koneczny, od tego, co, że tak powiem, było wiedzą przez wiele lat. Zamiast tego propaguje się jakieś zupełnie bzdurne koncepcje, jako że podstawą naszej cywilizacji ma być prymat stanowionego prawa ponad wszystkim, tak więc demokratyczne państwo prawa, więc prymat nie tylko prawa, ale też fasadowości, która się wiąże z tą pseudodemokracją, z którą mamy dzisiaj do czynienia. I tak naprawdę w tą cywilizację naszą łacińską coraz bardziej wstępuje się bizantyzm. Dlatego ta konferencja, która ma pokazać, czym jest rzeczywiście cywilizacja łacińska, a czym nie jest. Myślę, że też docent wspomni tutaj o zagrożeniach, jakie są dla tej cywilizacji, czyli ze strony zarówno innych cywilizacji, między innymi bizantyjskiej, turańskiej czy żydowskiej, ale także z zagrożeń, jakie się wiążą z pewnymi prądami, które powstają na gruncie, wydawałoby się, narodów przynależących od dawna do cywilizacji łacińskiej. Do tego nie przedłużając, chciałem jeszcze od razu powiedzieć, że tutaj niedługo, znaczy nie wiem czy niedługo, ale jeszcze przed zakończeniem konferencji powinien dotrzeć kolega z biuletynami naszej korporacji. To jest już trzeci numer. Poprzednie były rozprowadzone na poprzednich konferencjach. Cena jest zwykle co łaska. Tutaj tematem przewodnim, przynajmniej w założeniu, jest cywilizacja łacińska. Co prawda nie wszystkie teksty, które chcieliśmy tam zamieścić, dotarły do nas ze względów różnych technicznych. Dlatego tekstów typowo dotyczących cywilizacji łacińskiej jest mój tekst. Jest tekst, który tutaj produkowaliśmy za zgodą docenta Koseckiego. Jego tekst oraz tekst bodajże Murara. Dotyczące właśnie cywilizacji łacińskiej, ale jest też oczywiście wiele innych ciekawych artykułów, między innymi artykuł o Antonim Abrahamie, czyli człowiek, który był jednocześnie kaszubem, ale także narodowcem, Polakiem, walczył z wpływami tutaj także bizantyjskimi, tymi niemieckimi, pruskimi na Pomorzu. I myślę, że warto się zobaczyć. Całe pieniądze, jakie z tego zbierzemy, będą przeznaczone na kolejne publikacje. Chciałem podziękować oczywiście pani Mieczysławie Zalewskiej, bez której ta konferencja by się nie odbyła. Dziękuję też innym osobom, które jakoś się do tej konferencji przyczyniły. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli się tutaj spotykać z panem docentem i mam nadzieję, że tak powiem, w większym gronie, żeby ta koncepcje dalej przechodziły, dalej trwały w naszym społeczeństwie. Zachęcam też do zainteresowania się oczywiście, jeżeli ktoś ma, tak powiem, w swojej rodzinie mężczyzn w wieku studiujących mężczyzn, to zainteresowania ich korporacjami akademickimi, dlatego że są to organizacje w dzisiejszych czasach niewielkie, tak jak przed wojną, ale nadal starające się właśnie zachować to dziedzictwo cywilizacji łacińskiej, nie przekazywać i pielęgnować. Zresztą o tym jest także mój artykuł, którego do przeczytania serdecznie zachęcam, a w tej chwili oddaję już głos docentowi Koseckiego. Nie przedstawił już jako cybernetyka. Jest to dziedzina wiedzy, która poza technicznymi zastosowaniami ma też zastosowania interdyscyplinarne, również w humanistyce. Tym niemniej, proszę Państwa, ta nowoczesna dziedzina w wydaniu nietechnicznym na polskich uczelniach praktycznie nie istnieje.
podobnie jak wiele innych dziedzin nowoczesnej nauki, takich jak jakościowa teoria informacji, której twórcą jest polski cybernetyk profesor Marian Mazur, podobne jak, proszę Państwa, aksjomatyczna teoria poznania i takie różne nowoczesne dziedziny. Tego nie ma po prostu. Jak stwierdził zmarły niedawno profesor Jedziorkiewicz, historyk, nasza nauka jest konserwatywna, powiedziałbym zacofana metodologicznie i mentalnie. Obstrahuję od politycznych uwarunkowań tego, które oczywiście tego zjawiska istnieją, ale nie chciałbym tutaj zamieniać się w politruka, który będzie uprawiał propagandkę. Otóż, proszę Państwa, cybernetyka swego czasu została niejako ekskomunikowana na terenie całego tak zwanego obozu socjalistycznego, teraz to się nazywa obozem komunistycznym, a dowód tego możemy znaleźć w krótkim słowniku filozoficznym pod redakcją Rosenthala i Julina, którego polska wersja, polskie tłumaczenie ukazało się w 1955 roku, ale rosyjski oryginał był już wcześniej w obiegu. I tutaj jest hasło cybernetyka. A to dosyć długie, więc przeczytam tylko kawałeczek. Cybernetyka. Reakcyjna pseudonauka stworzona w USA po II wojnie światowej i szeroko propagowana również w innych krajach kapitalistycznych. Postać współczesnego mechanicyzmu. Cybernetyka jest w istocie skierowana przeciwko dialektyce marksistowskiej, przeciwko współczesnej fizjologii naukowej ugruntowanej przez I.B. Pawłowa i marksistowskiemu naukowemu pojmowaniu prawa życia społecznego. Ta mechanistyczna, metafizyczna pseudonauka daje się doskonale kojarzyć z idealizmem filozofii, psychologii, socjologii. W cybernetyce ujawnia się w sposób jaskrawy jeden z podstawowych rysów światopoglądu burżuazyjnego, jego antyhumanitaryzm i tak dalej. Już kończę cytat. No ktoś by myślał, że w takim razie, jak 20 lat temu dokonał się podobno w Polsce wielki przewrót, no to cybernetyka powinna mieć zielone światło. A tych ludzi, którzy za tak zwane komuny uprawiali cybernetykę, powinni nosić na rękach. Nic z tych rzeczy. W tej chwili cybernetyka dostała etykietę postkomunistycznej pseudonauki. Ja już w końcu nie wiem, czy jestem narzędzie imperializmu amerykańskiego, czy postkomuna. A jak sobie piję trzy, czy tak niech sobie mnie nazywa, mogę powiedzieć, że już nie wiem, czy jestem pierwsza brygada, drugi oddział, trzecia siła, czwarta międzynarodówka, czy piąta komuna. Nieprzypadkowo, bo niedawno jeden z czołowych filozofów orientacji, tak się przedstawia, orientacji łacińskiej, profesor Januszyński, no zrobił ze mnie w ogóle mózg antypolski działa. Mogą Państwo to znaleźć w internecie, ten tekst i moją odpowiedź na ten temat. Więc w każdym razie uprzedzam Państwa, z kim macie do czynienia i uprzedzam Państwa, z jaką to dyscypliną macie do czynienia. A teraz padrę. Otóż, jak wiemy, klasyk już dzisiaj nauki porównawcze o cywilizacjach, profesor Felix Koneczny stworzył unikalną w skali światowej polską szkołę nauki porównawczej o cywilizacjach. Jeden z młodych naukowców, dr Robert Piotrowski, napisał pracę habilitacyjną na ten temat. No i w jednym z rozdziałów wykazywał, że istnieją poważne podejrzenia o plagiat, którego dokonał światowej sławy niedawno zmarły amerykański uczony, no, to Huntington, znany właśnie od tej strony, że on napisał książkę Zderzenie cywilizacji, był zresztą podobno, nie sprawdzałem tego, więc tylko podaję jako informację źródłową, miał być doradcą poprzedniego prezydenta USA do spraw
takiej, jakby to nazwać, logistyki cywilizacyjnej wojny z terroryzmem. No, doktor Robert Piotrowski cały rozdział poświęcił udokumentowaniu poważnego podejrzenia, że Huntington to po prostu plagiator. Na Uniwersytecie Warszawskim habilitacja przeszła, ale tajny recenzent z CKK oczywiście tą pracę ustrzelił. Bo jakieś kwestionowanie dorobku czołowego amerykańskiego naukowca to dzisiaj sprawia bluźnierstwo, czy świętokradztwo, czy nie wiem jak to nazwać. Po rusku to się mówi o sowsem bezobrazie. To jest konieczne. I konieczne, jak wiemy, scharakteryzował cywilizację łacińską, dokładnie ją opisał. Podał generalnie cztery podstawowe wyróżniki cywilizacyjne. Mnie tego było jeszcze mało. I w mojej książce, którą pisałem w 1968 roku w podziemiu, dlatego że działałem wtedy w podziemnej organizacji, ona wynika narodowo-demokratyczna, ale ona się zajmowała również, bym powiedział przede wszystkim, prowadzeniem czegoś w rodzaju tajnego uniwersytetu. Myśmy tam, na tym tajnym uniwersytecie, uprawiali wszystkie te dziedziny nauki, których albo w ogóle nie było w oficjalnym obiegu naukowym, albo były w jakimś takim wydaniu zdawkowym lub przestarzałym. Oczywiście koniecznego nauki porównawczej o cywilizacjach konecznego nie było w oficjalnym obiegu, zresztą dzisiaj poza nielicznymi oazami nauki, trochę na kulu, no właśnie profesor Jaroszyński, który by tak z błotem zmieszał, ma niewątpliwą zasługę, że uprawia klasyczny konecznizm. A no, wobec ryzyka też się to uprawia. No ale powiedzmy sobie szczerze, w tej masie oficjalnej nauki, to są tylko takie oazy, punkty. A w tej głównej masie, w tym głównym mainstreamie, jak to się dzisiaj mówi, nie ma tego. Więc myśmy to wtedy już zauważyli, uprawialiśmy, zresztą nauka o cywilizacjach była podstawą naszej doktryny, już w 1958 roku w naszym programie,żeśmy to umieścili, w ten program, dziś powiem na szczęście, znaleziono wtedy, jak nas aresztowano w 60 roku w moim mieszkaniu i dziś mamy dowód sądowy, żebyśmy taki program w 58 roku sformułowali, bo jestem przekonany, że gdyby nie to i gdybym go Państwu przeczytał teraz, to byście sądzili, że ja go teraz wyprodukowałem. Po prostu, że jest to tak zwana konfabulacja, jak to się pięknie nazywa, albo fałszywka. No ale na szczęście jest to w aktach naszej sprawy sądowej, śledztwa i sprawy sądowej. Wtedy żeśmy nie mogli wydawać tego drukiem, po prostu przepisywaliśmy na maszynie. Ta moja książka Podstawy nauki porównawcze o cywilizacjach w maszynopisie wtedy była naszym materiałem szkoleniowym, a później już w 90. latach moja macierzysta uczelnia, dzisiejszy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydał to. Oczywiście uzupełniłem, uspółcześniłem to, jak to się w wojsku mówi, unacześniłem tekst. I w tej mojej pracy połączyłem koncepcję koniecznego z koncepcjami no, innego, wybitnego polskiego uczonego, dziś prawie zupełnie zapomnianego i proszę to wytestować na współczesnych naukowcach, mianowicie Leona Petrażyckiego, twórcy polskiej szkoły psychologicznej teorii prawa, psychologiczno-socjologicznej teorii prawa i jego ucznia, profesora Henryka Piętki. Proszę pytać dzisiejszych prawników, dzisiejszych socjologów, również tych z tytułami profesorskimi, czy ze stopniami doktorskimi, że co oni słyszeli. A jeżeli słyszeli, to co wiedzą na ten temat. To jest blisko pół wieku temu, no to już przepraszam, 40 lat temu, to jest trochę mniej niż. Pół wieku dokonałem syntezy tych dwóch tradycyjnych dziedzin i mało mi było tych czterech wyróżników, jeszcze dodałem dwa, ale potem jak się zająłem cybernetyką społeczną, to doszedłem do wniosku, że to jest
O 6 za dużo. No o 4 za dużo, przepraszam. Że te wyróżniki cywilizacyjne można sprowadzić do dwóch i tylko dwóch. I wszystko z tego wynika, jeżeli się zastosuje odpowiednią metodologię analizy. Analizy cybernetycznej, tak zwanych systemów czy procesów autonomicznych. Dlatego, że cywilizacje to nie są takie zakrzepłe struktury, które raz się uformowały i istnieją na wieki wieków. To są żywe procesy. Jest różnica między podejściem systemowym Mazura, a moim podejściem procesowym. Do teorii Mazura, do mazuryzmu nazwijmy to, wprowadziłem podejście procesowe. Znaczy człowiek, czy społeczeństwo, czy cywilizacja, to nie jest dla mnie tylko system, tylko to jest proces, który istnieje w czasie. Jego identyfikatorem nie jest jego stan w danym momencie, tylko są pewne socjocybernetyczne wyróżniki. Cała reszta się może zmieniać, ale jak długo te wyróżniki są spełnione, to jest to ten sam system. Tak, człowiek. Wyróżnikiem człowieka z tego punktu widzenia jest jego kod genetyczny. Przy tym podejściu na przykład cybernetycznym, który nieprzypadkowo, jak się Państwo domyślą za chwilę, nie jest dopuszczalny do oficjalnego obiegu, w każdym razie jest przemilczane, to problem, od kiedy się zaczyna człowiek i kiedy się kończy, jest problemem trywialnym po prostu. Każdy proces sterowania rozpoczyna się w momencie uruchomienia realizacji programu. A z punktu widzenia cybernetyki, jedynym takim momentem cybernetycznie wyróżnionym jest moment, bo katolicy nazywają poczęcia, inni to nazywają zapłodnienia, ja się o nazwę nie kłócę. Po prostu ten problem jest jednoznacznie rozstrzygnięty, a kończy się proces autonomiczny, w ogóle każdy proces sterowania w momencie, jak się przestaje realizować program. I teraz podchodzimy do cywilizacji łacińskiej, nie od strony statycznych wyróżników, jak to jest w klasycznym konecznizmie, tylko od strony wyróżników procesowych. Cywilizacja łacińska jest pewnym autonomicznym procesem sterowania. Nad procesem, dlatego że powiedzmy inne podprocesy wchodzą w jego skład. Podprocesy związane z narodami. No i jeszcze niżej przechodząc, z ludźmi pojedynczymi. Jakież to są te dwa wyróżniki. Tutaj już można powiedzieć, analiza jest niejako automatyczna. W każdym systemie czy procesie, no proces, mówmy się, to jest system egzystujący w czasie, a jeśli to jest proces autonomiczny, to jest to proces, który ma zdolność do sterowania sobą w jakimś tam zakresie. Oczywiście, bo i otoczenie na tego musi wpływać. I może w jakimś zakresie bronić tej swojej zdolności, mówiąc tradycyjnym językiem, a podmiotowość może tej swojej podmiotowości bronić. No, zdolność, sama zdolność do samosterowania to jeszcze nie jest wystarczający wyróżnik, bo maszyny w automatyce też mają zdolność do samosterowania. Podłączymy obrabiarkę pod komputer i to jest tak zwany system samosterowy, ale nie jest autonomiczny, dlatego że nie ma żadnych możliwości obrony tej swojej zdolności do sterowania. Czy teoretycznie można by zakładać, że można będzie kiedyś sztucznie wyprodukować system autonomiczny, ale właśnie nie bardzo wiadomo po co. Już tymi żywymi systemami autonomicznymi mamy dosyć kłopotu, to po co jeszcze sztuczne robić, ale to tak na marginesie. I teraz proszę Państwa, w takim procesie muszą zajść przed każdym jego działaniem dwa rodzaje właśnie też procesu, procesu. Mówiąc językiem teorii systemów czy teorii procesu. Najpierw musi być proces poznawczy. To jest jeden. A później proces decyzyjny.
jest działanie. Istotą procesu poznawczego jest to, że w jego trakcie nie ingerujemy otoczenie, tylko staramy się zdobyć o nim informacje, które później wykorzystamy w procesie decyzyjnym. A proces decyzyjny, jego cybernetyczną istotą jest dokonanie wyboru rodzaju działania spośród wielu możliwych. Jak nie ma wyboru, to nie ma i procesu. To jest wymuszenie wtedy. Tak jak na nas się wymusza w tej chwili bezalternatywnie pewne działania. No na przykład, że kiedyś mówiono, musimy wejść do ludzi. Nie ma alternatywy. No to traktuje się nas nie jako procesy autonomiczne, tylko jako no, w najlepszym wypadku tak zwane samosterowne, które nie ma możliwości wyboru. Tylko same się sterują, ale tak jak ten organizator zewnętrzny im każe. A teraz znowu mamy też stwierdzenie, że nie ma alternatywy dla wejścia do strefy euro. A czy ono się utrzyma, to nie wiadomo przecież. Cały euro ma sens, cała ta waluta nowa ma sens, tak jak Unia Europejska działała, przynajmniej gospodarczo, jak jeden organizm, a teraz w kryzysie okazało się, że nie. Wprost przeciwnie, każdy do siebie grabi, a u przeciwnika niszczy. No czyli po co ta Unia w takim razie? Nie wiadomo, jak długo ona się utrzyma. No ale mówiono nam, że to jest bezalternatywne, musi być. Nie mamy wyboru. To jest właśnie taka sprawa. Ale jeżeli jest to system, proces autonomiczny, to musi być jakiś wybór. Inaczej nie ma autonomii. I wykonanie tego wyboru jest istotą procesu decyzyjnego, potem następuje reakcja i działanie. To już jest trywialne. Nawet tym nie ma się co zajmować. Natomiast normy społeczne, które regulują proces poznawczy w społeczeństwie, czy w zbiorze społeczeństwa określonej cywilizacji, to jest wyróżnik. Jeden, a drugi to są normy decyzyjne, które regulują zasadnicze procesy decyzyjne. No nie takie techniczne, na przykład w rodzaju, jak budować komputery. To nie jest żaden wyróżnik cywilizacyjny i konieczny już zauważył, że technika zmienia otoczenie wokół człowieka, ale nie zmienia w człowieku. Mogę tutaj Państwu też powiedzieć ciekawostkę dla narodowców. Ciekawostka, że niebostwyk Mars też, który demonizował w ogóle rolę rozwoju sił wytwórczych. Siły wytwórcze według niego decydowały o rozwoju. To jednak zauważył, że zmiany w człowieku zachodzą wolniej niż zmiany sił wytwórczych i dlatego między innymi rewolucje wybuchają. Niedostosowania mentalności ludzkiej do rozwoju sił wytwórczych. To jest jeden element, który powoduje, że rewolucje wybuchają. Są jeszcze inne, ale już nie będę wnikał w teorię marksowską. W każdym razie to jest bardzo istotna sprawa. Te normy społeczne są w ludziach. Nie w komputerach, nie w maszynach, nie w tym całym otoczeniu, tylko w ludziach. I mamy dwa podstawowe rodzaje normy poznawcze i normy decyzyjne. Jaka jest charakterystyka cywilizacji łacińskiej, tak jak ją opisał Feliks Koneczny? Bo tutaj ja, powiedzmy, empiryczny prorobek Konecznego traktuję jako podstawę konkretnych analiz. A to, co ja podaję, to jest analiza teoretyczna. Więc mamy dwa rodzaje norm. Najważniejsze dwa rodzaje norm, które w procesach poznawczych funkcjonują. To są normy właśnie poznawcze i normy ideologiczne. Normy poznawcze, ad 1, tutaj podkreślam, mamy ad 1. Normy poznawcze. I normy ideologiczne.
kybernetyce to w sposób specyficzny te normy definiujemy, w sposób kompatybilny ze stałą nomenklaturą, ale jeżeli ktoś będzie chciał w starym języku to odczytywać, to będzie miał tak jak w komputerach. Jeżeli weźmie w starym programie i spróbuje odczytać nowy jakiś tam tekst, to mu wyjdzie blablabla. I tu jest analogicznie, znaczy w tym cybernetycznym języku można zapisać tradycyjne pojęcia, ale odwrotnie nie. Bo pojemność informacyjna jest tutaj różna. Nowe poznawcze w cybernetyce określamy, no może ja tak to popularnie opiszę. Normy poznawcze określają, co jest naprawdę w świecie. A normy ideologiczne określają, co powinno być. Normy poznawcze, właściwie tylko normy poznawcze, regulują proces poznawczy, ale w praktyce empirycznej często w to ingerują inne rodzaje norm, a zwłaszcza normy ideologiczne. Normy ideologiczne określają zasadnicze cele działań społecznych. No nie takie cele typu, że jest budowa i tam cel jest określony przez inwestora i tym celem jest zniesienie jakiejś budowli. To nie o takie cele chodzi. Tu chodzi o zasadnicze cele, o to po co to społeczeństwo w ogóle istnieje. Czy po to, żeby dawać zysk małej grupce, czy po to, żeby dawać na przykład pracę szerokim masom. No to są zasadnicze cele, ale mogą też być inaczej określane. No ale ponieważ jest takie zjawisko już w tradycyjnej psychologii bardzo dobrze znane, że ludzie chętnie biorą życzenia za rzeczywistość, to tak się w praktyce składa, że niejednokrotnie normy ideologiczne wchodzą w procesy poznawcze. No, jesteśmy świadkami, przecież poprawność polityczna to jest ideologia. Chociaż on nie lubił nazywać swoją ideologię, ale to jest w rozumieniu definicji cybernetycznej ideologia. Ja zresztą, żeby uniknąć sporów, mówię, w tradycyjnym sensie polityczna poprawność nie jest ideologia, ale w sensie cybernetycznym jest. I koniec. Widzicie, że to pojęcie norm ideologicznych w cybernetyce jest bardziej pojemne informacyjnie, bo obejmuje również political correctness. No i tutaj te relacje w procesach poznawczych mogą być różne, ale podstawowe dwa rodzaje istotne dla cywilizacji łacińskiej to są takie. Jeżeli to będzie symbol zbioru norm poznawczych, to to będzie zbiór norm ideologicznych. Czyli normy cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja łacińska polega na tym, że normy ideologiczne należą do zbioru norm poznawczych. Inaczej mówiąc, ideologia w cywilizacji łacińskiej, jeżeli to ma być cywilizacja łacińska, musi się opierać na prawdzie. Na prawidłowym rozpoznaniu obiektywnej rzeczywistości, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy się nam nie podoba. No, na przykład cybernetyk bada problemy walki informacyjnej. No może mogą mu się nie podobać różne metody stosowane w tej walce, ale ja opisuję. Właśnie profesor Jaroszyński zrobił ze mnie człowieka, który wymyśla te metody, a nie tego, który opisuje. Przecenił mnie, trzeba przyznać, ale potrzebne mu to było do tego, żeby pokazać, że autor cybernetyki, kultura, socjalnych przyjaciół, książkę, wydano już oficjalnie w 1974 roku takie teksty, za które nas w 60. sadzano do więzienia, bo ja już w 74 roku, no może nie wszystkie, ale bardzo dużo, wydałem w tej serii plus minus nieskończoność. 74 rok. Mało tego jeszcze Państwu się przyznam do jeszcze bardziej niecnego postępu, który miał profesor Jaroszyński o tym
pęknięcie. Otóż w tym czasie Gierek dla takich jak ja ludzi otworzył podwoje PZP. I w 1974 roku mogłem oficjalnie wstąpić do PZPR-u i mówić, to jest moje wiano, które ja wnoszę. A jakie tam są teksty, to ja za chwilę Państwu przeczytam. Też PRL to był proces, a nie system. W tej chwili się mówi, że to jest paskudztwo. Pokazuje się najczęściej przykłady z okresu stalinowskiego, bo tam najwięcej paskudztw można znaleźć. I wszystko wrzuca do jednego worka. No ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że za takie same teksty, a chodzi tu o tekst w obronie życia dzieci nienarodzonych, żeby była jasność. Pokazywałem, że to był plan himmlerowski załatwienia narodów słowiańskich przez mordowanie dzieci nienarodzonych i tam inne rzeczy. No to potem Państwu przeczytam. To mnie w 60 roku za to posadzono, w 61 skazano, a w 74 z tymi tekstami uroczyście wszedłem do PZPR-u. 15 lat byłem nie tylko członkiem, ale lektorem, z tymi tekstami jeździłem. Po cywilizacji łacińskiej też miałem prelekcję jako lektor partyjny. Więc są Państwo, ja tu jestem świadkiem historii, wiem co robiłem. Moje publikacje z tego okresu są dostępne, mogę wszystko udokumentować, bo dziś odbiorca obecnej propagandy i publikacji PN-owskich, to jak słucha takich tekstów, to mówi, co ten poseł konfabuluje. Ja specjalnie przywiozłem tekst, jak podobny rzeczowy, tam jest drugi tekst, jeszcze lepszy, też wydany za PRL, następny już potem. Więc, proszę Państwa, w cywilizacji łacińskiej ideologia musi być oparta na obiektywnej prawdzie. Zresztą nie, czy w innych cywilizacjach jest pojęcie obiektywnej prawdy. Mam co do tego poważne wątpliwości. Łaciński jest i to jest podstawa wszystkiego. Przecież pamiętajmy, że historycznie początki naszej cywilizacji to jest Grecja starożytna. A ściśle mówiąc cywilizacja ateńska, której narodziła się współczesna nauka. I te podejście do prawdy, które my w tej chwili reprezentujemy, narodziło się w starożytnej Grecji. Od procesów poznawczych, pozytycznymi to jeszcze było tam różnie, wiemy z historii starożytnej. Ale pojęcie prawdy to jest Platon, Aristoteles i dalszy ciąg. Stąd podstawą jest prawda. Poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi. No dobrze, ale może być inne podejście. Może być podejście takie. Ja tutaj odrodzę. Może być tak, że tutaj są normy ideologiczne, a tu są normy poznawcze. To są wszystkie cywilizacje sakralne, proszę Państwa. Kiedyś, w starożytności, to chyba wszystkie cywilizacje były sakralne, to był Mezopotamii, w Egipcie starożytnym. Dzisiaj już ocalały dwie wielkie cywilizacje sakralne i jedna w sensie zasięgu mała. Mówię tutaj tylko o zasięgu. No to jest cywilizacja bramińska, żydowska i ta mała to jest tybetańska. Nie wiem na ile ona jeszcze w tej chwili jest żywa, ale istnieje. To są cywilizacje sakralne, w których oczywiście normy ideologiczne są, zawierają w sobie normy poznawcze i normy poznawcze należą do zbioru norm ideologicznych. I tak jest w politycznej poprawności, proszę Państwa, jednoznacznie. Czyli polityczna poprawność to jest naród do starożytnego, szacownego, ale niezwykle już archaicznego sakralizmu. Mimo, że oni się od religii odżegnują i tak dalej, ale widzą Państwo, że pojęcie religii, a pojęcie cywilizacji sakralnej to nie jest jedno i to samo. Pojęcie cywilizacji sakralnej jest o wiele szerszym pojęciem niż pojęcie religii. Bo cywilizacja sakralna jest stworzona i zdeterminowana przez religię, ale może się od niej, jak to marxiści mówili, alienować coraz bardziej. No dzisiaj, proszę Państwa, jeśli chodzi o cywilizację bramińską, to ona się
a nie ludzie, bo, znaczy ludy o cywilizacji brańskiej, co naprawi się, a nie lują, to jest mieszanka cywilizacyjna, taka wybuchowa na terenie subkontynentu indyjskiego. Tak samo, proszę Państwa, jeśli chodzi o cywilizację żydowską. Dzisiaj, w tej chwili, w państwie Izrael, bo to jest najłatwiej uchwytne statystyczne, to sądząc po wynikach wyborów, mamy tylko kilkanaście procent, no tak maksimum 20% naprawdę religijnych, którzy uznają swoją cywilizację sakralną. Reszta to już są obywatele państwa Izrael, ale tylko częściowo należący do cywilizacji żydowskiej, albo w ogóle nawet nie należący. Jeśli chodzi o tych z Rosji, to już ja nie wiem, czy oni do tej cywilizacji starożytnej żydowskiej należą. Mam wątpliwości co do tego. Ale oczywiście do narodu żydowskiego należą. Też nie wiem, czy wszyscy, bo niektórzy mogą mieć podrobione papiery przez Karzynę, a niektórzy mogą dać łapę tam jakiemuś komuś poza KGB i dostać papiery, więc ja nie wnikam w to. W te szczegóły. W każdym razie, sądząc po ich zachowaniach, mam wątpliwości, czy ci ludzie, czy oni wszyscy należą do cywilizacji żydowskiej. To jest osobna sprawa. Tym niemniej we wszystkich cywilizacjach sakralnych, wodne i dorodne są ważniejsze niż normy poznawcze. Ile jest 2 razy 2, a ile ma być, a ta odpowiedź o to jest to. Ile z poprawnością polityczną. No dobrze, a teraz drugi wyróżnik dotyczy norm decyzyjnych. Tu podstawowe 2 rodzaje norm decyzyjnych to są normy prawne i normy etyczne. No to proszę Państwa, cywilizacja łacińska ma następujący stosunek tych 2 rodzajów norm. Tu mamy normy etyczne, a część z tych norm etycznych jest jeszcze dodatkowo zabezpieczona jako normy prawne. Czyli normy prawne muszą być zgodne z normami etycznymi. To jest podstawowa sprawa. W innych cywilizacjach niekoniecznie. Bo na przykład w cywilizacji bizantyjskiej, która w Unii Europejskiej jest najbardziej żywotna, to jest odwrotnie właśnie. Tutaj mamy normy prawne. Wszystko, co jest prawem ustanowionym zgodnie z pewnymi formalnymi wymogami, jest liber alis. No, etyka to jest takie uzupełnienie norm prawnych, które musi całkowicie być zgodne z normami prawnymi, bo jak nie, to to w ogóle jest bardzo. I tu mamy jako taką ubogą krewną normy etyczne. Jako ubogo krewne normy etyczne. To jest ten drugi. Według Konecznego rodzimą polską cywilizacją jest cywilizacja łacińska. A według moich obserwacji kultura polska, ta wyższa kultura, bo są 2 rodzaje kultury polskiej, niższa i wyższa. Wyższa kultura polska polega na dominacji norm etycznych nad wszystkimi rodzajami norm, czyli ona spełnia oczywiście ten wyróżnik cywilizacji łacińskiej, ale idzie jeszcze dalej. I tak samo tutaj normy poznawcze są ważniejsze niż ideologiczne, ale proszę Państwa, problem polega na tym, że wszystko to musi być podporządkowane etyce. I dlatego w Polsce dyskusje publiczne toczą się nie na bazie merytorycznej, no rzadko kiedy na bazie merytorycznej, tylko ad personam. Ktoś mówi na przykład 2 razy 2 jest 4, a ten co to mówi to jest swoje przymierzawiec Kacina lub nie słuchajcie go, jest 5. To będziecie tak i szuj słuchać. To już tak mówię obrazowo.
Tak, tak się toczą te dyskusje u nas. I to jest skuteczne. Przecież swego czasu zabijano ludzi fizycznie. Bo księdza Popiełuszkę zamordowano fizycznie. Jaki rezultat? Wrogowie na tym przegrali. Kościół ma kandydata na ołtarze, a ci killerzy przegrali całkowicie. No, to teraz głupi by w ten sposób działał. No iść w ślady tych, którzy przegrali, to jest nonsens. Teraz się zabija moralnie. Mówi się, że to jest, no na przykład ludzi kościoła się w ten sposób atakuje, że to jest pedofil, że to jest pijak, że on ma nieślubne dzieci. No w wypadku księdza to jest oczywiście dowód, że jakoś tam łamie nakazy kościoła. Że to jest nie tylko grzech, ale to jest taki grzech wyjątkowo ciężki w tym wypadku. Albo że agent TW. Pamiętam, jaka była straszna nagonka na arcybiskupa Wielgusa. Nikt nie prawie nikt nie analizował tych dokumentów, które były dostępne przecież w internecie, są do dzisiaj. Tamten koronny dowód rzekomy, to widać gołym okiem, że fałszowany trzema charakterami pisma. Ale nic się na ten temat nie zajął. Tylko atak, no jak te wódę już jest słusznie, zamiast Kacina Lub, bo jest negatywny stereotyp, utracili wybitnego kanała na ławce zresztą, dużej klasy. Albo komu. A z drugiej strony, na lewicy to się dyskredytuje tak, a to jest skrajna prawica, to jest nawiedzony, albo to jest antysemita, albo to jest ksenofob. Ja mogę Państwu powiedzieć, jak to na własnej skórze miałem takie historie. No w tej chwili w środowiskach prawicowych to się o mnie mówi, no komu, no bezwstydny, byście się bali swoim wiadem, co do PZPR-u news, prawda. Komu agent, no profesor Jaroszyński w ogóle zrobił ze mnie mózg, który programował do dziś realizowany plan niszczenia Polski. Mogą Państwo włączyć sobie w internecie, znaleźć, tu znajdziecie ten tekst. Książka jego jest Polska Europa, gdzie tam z odsyłaczami do tego, ale oczywiście wybrał te odpowiednie cytaty, to co najważniejsze jest opuszczone. No i proszę Państwa, ale kiedyś opowiem Wam taką historię. Miałem studenta w Kielcach na seminarium magisterskim, który był związany, jak się okazało, że tak co mnie. Jemu się spodobało to, co ja mówiłem. I mówiła, panie docencie, czy pan mi nie napisał czegoś do mnie? Ja mówię, ale z największą przyjemnością. A czy pod nazwiskiem, czy pod pseudonimem? Jak sobie redakcja życzy, nie? Wszystko jedno. A to świetnie, to pan zarobi nawet, bo to mi dobrze płaca. A mówię, no to jeszcze lepiej. Po 2 tygodniach przyjeżdża i mówi tak. Bardzo mi przykro, ale rozmawiałem z zastępcą naczelnego, powiedział, co? Kosecki to jest skrajna prawica. Mowy nie ma, żeby tu u nas pisał. No to już teraz nie wiem, czy jest to prawica, czy lewica. Pierwsza brygada, drugi oddział i tak dalej. Więc widzą Państwo, jak się ludzie manipuluje i tym z lewa, i tym z prawa. A teraz proszę Was, jeszcze chyba trochę mam czasu, powiem parę słów. Jak to wyglądało w Polsce w XX wieku? Otóż naród polski pod zaborami zachował cywilizację łacińską. Decydował o tym dom, decydował o tym elity. I kiedy powstała okazja, możliwość odbudowania Polski, elity wywalczyły to przede wszystkim na froncie dyplomatycznym. To jest zasługa Romana Dmowskiego. Dereskiego, a także, o czym trzeba pamiętać, hrabiego Zamoyskiego, który finansował przecież z prywatnych pieniędzy Komitet Narodowy Polski na Zachodzie, był zupełnym przeciwieństwem obecnych elit, które idą do polityki, żeby się odłowić. A on był magnatem, bo miał i latyfundia rolne, i przemysł miał. I on do polityki szedł z poczucia obowiązku i ze swoich pieniędzy dokładał. Nigdy zresztą nie myślał o tym, żeby miał jakiejkolwiek formie materialnej z ludzi. No i proszę Państwa,
przede wszystkim ta elita przedwojenna potrafiła zorganizować wspaniale wychowanie młodzieży, czyli powiem żargonowo procesy reprodukcji elity. Oparte właśnie o ten wyróżnik, właściwie dwa wyróżniki cywilizacji łacińskiej, w sferze norm poznawczych i w sferze norm etycznych. W sferze norm poznawczych, proszę Państwa, elitę wychowywała już szkoła średnia. W szkole wyższej to już był uformowany inteligent. Zresztą nawet kodeks honorowy Boziewicza mówił, że każdy, kto ma maturę, jest człowiekiem honoru. Nie mogą mieć satysfakcji. I dlaczego to była prawda? Otóż przede wszystkim dlatego, że przedwojenna szkoła nie tylko wychowywała i religijnie, i patriotycznie, ale uczyła samodzielnego myślenia. To była podstawa. Nie bezmyślne klepanie, czy bezmyślne automatyczne stosowanie algorytmów w matematyce, czego uczy obecnie szkoła w fizyce. Nie. To nie jest inteligent, to jest półinteligent. Na pamięć dużo wie i potrafi tam pewne algorytmy realizować. Przede wszystkim samodzielnego uczenia uczył się młody człowiek na zajęciach z propedeutyki filozofii. Propedeutyka filozofii to było przede wszystkim logika, ale nie ta logika matematyczna, tylko logika ogólna, która jest potrzebna humanistom. Z logiki matematycznej dla humanistów niewiele wynika. Dla matematyków jest ciekawe, dla informatyków, a nie dla humanistów. Zresztą proszę mi pokazać jedną pracę z humanistyki, którą by napisało, posługując się tym współczesnym, formalnym aparatem logiki matematycznej. No jak ktoś znajdzie, to ja chętnie się zapoznam, ale dotychczas mi nikt nie wskazał, a ja też nie znalazłem. Proszę Państwa, więc logika uczyła myślenia w sposób profesjonalny. Później była psychologia, bardzo ważna dziedzina. Na przykład młodzi ludzie zawierają małżeństwo, nie zdają sobie sprawy z psychologii drugiej strony. Otóż tych spraw uczyła psychologia, która była elementem propedeutyki filozofii, no i elementy historii filozofii też w to wchodzimy. To proszę Państwa, było przez 2 lata w liceum 3 godziny tygodniowo. A niektórzy profesorowie, z profesorem Kotarnińskim na czele, postulowali, żeby powiększyć do 4 godzin i powiększyć tą część dotyczącą historii filozofii. Cała dyskusja jest dostępna w ówczesnych różnych czasopismach pedagogicznych, filozoficznych. Mało tego. Przecież religii, jak była nauczana religia, to jeszcze ja tego doświadczyłem zaraz po wojnie, bo nie od razu zniszczono ten algorytm. Religii uczono tak, mówię o tych wyższych klasach, 1 rok historii Kościoła, 1 rok dogmatyki i 1 rok etyki. No, proszę mi pokazać, gdzie teraz się w ten sposób uczy. Ten śmiech jest najmniejszy, powiedział, ale to jest śmiech przez łzy. Niedawnośmy na Strychu znaleźli przedwojenny podręcznik dogmatyki, fantastyczny. Seminarzystom moim powiedziałem, uczcie się z tego. Proszę Państwa, w ramach dogmatyki dowiedziałem się, że religia katolicka jest jedyną naukową religią. Później u Konecznego to wyczytałem. Ale dlaczego? Dlatego, że pierwszy Sobór Watykański w 1870 roku ogłosił dogmat możliwości naukowego udowadniania podstawowych praw naszej wiary. Bo był taki ruch w Kościele, zwany fideistami, którzy mówili, żadne tam mędrkowania, trzeba wierzyć, autorytet Kościoła, jak Kościół coś podaje do wierzenia, to milczeć, słuchać, wykonywać, a nie tam jakieś naukowe dowody. Otóż Sobór Watykański I
ogłosił, że takie stanowisko jest herezją. Tam jest wyraźnie brewiarium fidei stwierdzone. Niech będzie wykluczony, kto kwestionuje ten temat. Zresztą pytałem się znajomego naukowca, z którym długi czas współpracowałem, językoznawcę słowiańskiego, profesora Leszczaka z Uniwersytetu Jana Kazimierza w Kielcach. I pytam go, on jest prawosławnym, Ukraińcem z pochodzenia prawosławnym. I pytam go, mówię, słuchaj Olek, no, zweryfikuj mi to jako prawosławny, jak to odbierasz, to stwierdzenie konecznego. Nie mówię mu o tym, że taki dogmat jest w ogóle w religii, ale mówię, to stwierdzenie konecznego. On mówi, ale rzeczywiście, konieczny ma rację. Wasza religia jest jedyną naukową i nas, ludzi wschodu, to razi właśnie. To dopiero dla mnie była porządna weryfikacja stwierdzenia konecznego. Później zresztą wybieramy się na taki też kongres międzynarodowy do Kamieńca Podolskiego, gdzie będą językoznawcy z Polski, Ukrainy i z Rosji również. No i tamte sprawy weryfikujemy. Ja zresztą tam przygotowuję referat swojej działki o ewolucji metod sterowania społecznego. Proszę Państwa, tak była chowana przedwojenna elita. Od strony moralnej, znowu, pamiętajmy, że mieliśmy przed wojną wspaniałą naukę. Polska szkoła filozoficzna, polska szkoła logiczna, polska szkoła mechaniki teoretycznej, Maksymilian Tytus Huber na przykład, czy Burzyński, czy wielu, wielu innych. Mieliśmy wspaniałą no właśnie naukę porównawczą cywilizacji konecznego. W owym czasie unikalną, zresztą nadal unikalną w skali światowej. Mieliśmy też wspaniałą polską szkołę matematyczną, która nie tylko miała charakter teoretyczny, ale służyła wywiadowi. Przecież w 20 roku tajemnica cudu nad Wisłą to nie jest taka, że marszałek siadł na kasztankę i bolszewików rozbił. Prawda? Zresztą nawiasem mówiąc, jeszcze wówczas nie marszałek, tylko Józef Piłsudski za bolszewikami gonił w samochodzie w czasie tej głównej kontrofensywy polskiej 15-16 sierpnia. Ale proszę Państwa, mieliśmy wspaniały wywiad, który wykorzystywał najtęższe mózgi polskiej matematyki. No, to niejaki wówczas porucznik Jan Kowalewski. I myśmy już łamali szyfry, to było zresztą osiągnięcie, proszę Państwa, w skali światowej unikalne, że przy pomocy radiowywiadu mieliśmy korzyści nie tylko strategiczne, bo to było znane. Radiowywiad już wtedy miał różne armie. Ale łamanie szyfrów tak długo trwało, że korzyści z tego były strategiczne. Natomiast myśmy już mieli korzyści taktyczne operacje. Na przykład dywizja, nasłuch dywizji frontowej łapał zaszyfrowaną depeszę bolszewicką. Przekazywał ją do Warszawy. Nasi szyfrowomacze łamali ją tak szybko, że od przechwycenia i przesłania przez frontową jednostkę do Warszawy, złamania, zakodowania naszym kodem, którego bolszewikom się nie udało złamać. Zresztą nawet Anglikom w czasie II wojny naszego kodu się nie udało złamać i później szturmowali. Zbrojnie to strzelanina była z siedziby naszej dwójki w Londynie, ale nasi dwójkarze co trzeba popalili, więc później jak już Anglicy zdobyli, to sobie mogli zdobywać popiół, złamali najwyżej w kominku. Więc proszę Państwa, od złapania na froncie depeszy do powrotu na front już naszym szyfrem zaszyfrowanej treści minęło 5 do 6 godzin. Czyli dywizja na froncie już miała korzyść, bo wiedziała, co za parę godzin będzie robiła dywizja nieprzyjacielska naprzeciwko. No to był prawdziwy cud. Oczywiście w okresie PRL-u się nie mówiło o tym, że
przykład profesor Sierpiński brał udział w tym. To było tak dobrze zamaskowane, proszę Państwa, że nawet jego uczeń, profesor Schinzel z teorii liczb, pisząc jego biogram, nawet o tym nie wiedział. Ja znam profesora Schinzel osobiście. Nie wiedział o tym. To dopiero zostało tajnione w trzecie RP, ale no, nie, takich różnych rzeczy bardziej zaawansowanych to nadal też nie odtajniał. W Polsce sobie hulają różne obce wywiady i robią co chcą. No i prawie jak w czasach saskich mamy analogiczną sytuację. No armia wygląda tak, dwa dragony, cztery kapitany, tak wtedy mówią. Proszę Państwa, to był wywiad oparty na dobrym rozpoznaniu i na etyce. To były dwa filary cywilizacji łacińskiej. To był łaciński wywiad, najlepszy na świecie. Na wszystkich naradach wywiadowczych, międzynarodowych, dotyczących Związku Radzieckiego. O, ciekawy temat dla językoznawców. W tej chwili się mówi Związek Sowiecki. To jest ordynarny rusycyzm. To już jak tak to mówić Sojus, Sowiecki Sojus. To będę przynajmniej po rosyjsku. To jest mieszanina polsko-rosyjska. Po polsku jest Związek Radziecki. I w przedwojennej literaturze z lat 30. mamy termin Związek Radziecki. To jest po polsku. Jak ktoś chce z Ruska, to nie mówi Sowiecki Sojusz, będzie przynajmniej konsekwentny. Proszę Państwa, Dmowski zwraca uwagę na te takie zbitki z kilku języków. Ale ostatni głos na tych naradach wywiadowczych zawsze miał oficer polskiego. Ja to byśmy mieli tam najlepsze rozpoznanie, zresztą Stalin i ruskie służby miały absolutną obsesję na tym punkcie. Bali się nas potwornie i bardzo Państwu polecam lekturę książki Musiała, to jest pracownik IPN-u z Krakowa. Przepraszam, nie książki, tylko artykułu z poprzedniej soboty, niedzieli, sprzed tygodnia. O tym, jak strach przed polskim nacjonalizmem, a w tym przed polskim wywiadem, strach Stalina był wykorzystywany w domosach przez ludzi typu Berman, Mintz, Zambrowski i tak dalej. Kapitalny artykuł sprzed tygodnia. W Rzeczpospolitej. To jest tej sobotniej niedzieli, ale nie, dzisiejszy tylko sprzed tygodnia. Fantastyczna rzecz akurat do tego tematu pasuje. No ja się nie dziwię Stalina. Bo wojnę mózgów przegrali całkowicie. I mogę Państwu powiedzieć, jak na takiej konferencji międzynarodowej, interdyscyplinarnej, ale najwięcej tam było językoznawców, bo oni to organizowali. Polskich, ukraińskich, rosyjskich, na Krymie, w Sewastopolu. No miałem taki referat, który zdradził moje zainteresowania walką informacyjną. Profesjonalne zainteresowanie. No i proszę sobie wyobrazić, rosyjski uczony już tak o libacji pyta, jakie od strony fachowej oceniam służby specjalne Związku Radzieckiego? A ja mówię, bardzo nisko. Jak to, dlaczego? Ja mówię, no, kolego, przecież podstawowym zadaniem tych służb było niedopuszczenie do rozwalenia Imperium Radzieckiego przy pomocy metod wojny informacyjnej. A oni doprowadzili do tego. Dopuścili. Bez jednego wystrzału imperium się rozleciało. To wie co to za służby. Nawet ordynarny powiedziałem, garnowy służby. I ten ruski spalił zupełnie. Bo od Polaka się spodziewał, że jak powiem, wiecie, te ruskie służby to smołocze, mierzawce, skacyny, lumpy. No nic z tych rzeczy. Ja tylko w sferze procesów poznawczych oceniłem te służby. No dalej mówię, ale czy było możliwe obronić się? Oczywiście, że było. Przecież polskie służby przedwojenne w sytuacji o wiele trudniejszej niż był Związek Radziecki w 80-tych latach, bo mieliśmy 30% mniejszości narodowych, z których większa część nie życzyła sobie przebywania w państwie polskim. Większa część Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Niemców przecież.
No, Żydów to wtedy większość jednak wolała być w państwie polskim, więc tutaj Żydów zaliczam do wtedy do propolskiej mniejszości. Co jest może szokujące w środowiskach. Ale tak było, nie był problemem. Ja mam na to dowody. 112 tysięcy żołnierzy wyznania mojżeszowego walczyło w szeregach naszej armii w 1939 roku. Dobrze walczyło. No, na przykład mam relację oficerów 18 Dywizji Piechoty, którą prowadził w 1939 roku u świętej pamięci ojciec. I broni mówili, jak dobrze walczyli ci żołnierze wyznania mojżeszowego. Artylerii na przykład, pierwszorzędnie. No, 18 PAL był tą częścią 18 Dywizji, która najdłużej dawała się wyznaki korpusowi Guderiana. No, i tam właśnie służyło bardzo dużo właśnie żołnierzy starozachodnych. Ja bym to nazwał Polacy wyznania mojżeszowego. No zresztą proszę pana, z jednej strony mieli Hitlera, no to jasne, że to Niemiec się nie palili, a z drugiej strony wtedy Stalin robił antyżydowskie czystki. Przecież jak pani przejrzy te wykazy pomordowanych komunistów w latach 30. tam bardzo dużo jest komunistów pochodzenia żydowskiego. Co to za przyjemność tam się znaleźć? Można było wtedy trafić no, do Ładu albo do Piachu. Więc to tak na marginesie zupełnie. Ale w każdym razie w takiej trudnej sytuacji, a jeszcze napięcia klasowe, a jeszcze ciężka sytuacja gospodarcza, bo przecież parę lat był ten wielki kryzys ówczesny. Służby walki informacyjnej dwóch sąsiadów i ze wschodu i z zachodu atakowały nas i robiły wszystko, żeby rozwalić od środka metodami wojny informacyjnej, psychologicznej i były bezsilne. Nasze służby były takie dobre, że wygrywały wojnę informacyjną na dwa fronty. Mówię, no to co? Abyście mieli tylko na jeden front i te służby nie potrafiły obronić, no to tyle to one warte. Ja jeszcze to dobiłem, mówię, i słuchajcie, i mord katyński to jest dla mnie dowód porażki radzieckich służb w wojnie mózgów. Jak to? Dlaczego? Ano dlatego, że pierwotny zamiar wcale nie polegał na tym, żeby tych wszystkich ludzi zamordować. Tylko pewnych wybranych ludzi mordowano od razu, na przykład generał Olszyna Wilczyński był na takiej liście proskrypcyjnej. Jak tylko go kombryk radziecki zidentyfikował, to go zaraz zamordowali razem z adjutantem. Ale takim było niewielu. No, Olszyna Wilczyński to chyba dlatego, że w 20 roku był naszym komendantem wojennym Kijowa. No, to chyba był powód. A informację mam od jego siostrzeńca, który mieszkał niedaleko. I ten siostrzeniec starszy ode mnie sporo pamiętam z tamtych lat. Już dziś nie żyje niestety pan Rozmysłowicz, fotoreporter. Proszę Państwa, a główną masę naszych oficerów trzymano przez pół roku i żywiono według racji pozafrontowych. Marne były, bo marne, ale to były racje dla pozafrontowych formacji. Więc jaki był? Jakby chcieli zamordować, to od razu zamordowali. Jak ostatnio przez pół roku żywić? To jest turańska cywilizacja, to nie ma jakieś cyrki, zwłaszcza, że wojna była, Zachód by nawet nie pisał na ten temat. Z każdym z tych oficerów prowadzono rozmowy werbunkowe. Prowadzili je najwyższej klasy specjaliści radzieccy ze słynnym kombrygiem Zarubinem na czele, a że był to dużej klasy, no, jak na ich parametry dużej klasy zastrzegał specjalista, to najlepszy dowód, że był później rezydentem wywiadu radzieckiego w Stanach Zjednoczonych, czyli na najważniejszym odcinku po wojnie. Zresztą tak nieumiejętnie działał, że był wyproszony stamtąd. Tak na marginesie. No i proszę Państwa, z każdym z nich prowadzono rozmowę. Jaki był rezultat? No to możemy tylko po skutkach wnioskować. 400 ocalało, no ale przecież nie cała ta grupa to zawerbowani agenci, bo inaczej by palili interes. No już tacy marni nie byli ci radziani, żeby palić swoich agentów.
na jednego zawerbowanego zostawia się dwóch niezawerbowanych i to takich o nieposiadowanej opinii. No to z tych 400 to może 130 zawerbowanych, ale ja mówię zaraz, bo przecież byli też nasi dwójkarze. No to szacując według tych proporcji, co najmniej 1/3 z tego to byli przez naszą dwójkę podstawieni agenci, nasi agenci. Ja mam poważne podejrzenia, tylko podejrzenia, bo dowodów nie mam, ale że Berlin właśnie takowy był. A na jakiej podstawie opieram te podejrzenia? Otóż na takie, że wprawdzie londyński nasz niepodległy sąd skazał za zdradę na karę śmierci, ale wódz naczelny, wówczas generał Sosnkowski, zabronił wykonywać wyroku. Dobra. A można było, bo Berlik jeździł prawie bez obstawy po Lubelszczyźnie, tam Kenyf jeszcze działał. Można go było robić, wódz naczelny. No to dla mnie się jakoś tak układa, że wyrok śmierci dostał, żeby go uwiarygodnić wobec ruskich. Jakby nie dostał, to by spalili nasi Berlinga, a... No, skoro to był nasz agent, to go trzeba było skazać, ale nie wykonywać wyroku, żeby zabijać swoich agentów. To są tylko takie poszlaki, można długo dyskutować, ale jak czytam pamiętniki generała Berlinga, to co on podaje mi pasuje do tego bardzo, co oczywiście jest tylko sprawą poszlakową. Więc proszę Państwa, ja tym ruskim mówię, to jest dowód porażki wojny mózgów i nic innego waszym rozwiedczykom nie zostało, jak użyć argumentu, którego używał W przeciw Sokratesowi rogami. To był akt rozpaczy. Przegraliście wojnę informacyjną, no to energetyczna, a to nie sztuka bezbronnych jeńców zabić. To nie jest zwycięstwo wywiadu. To jest po prostu argument wobec Sokratesa. To też już w ogóle zbaranieli, bo nie wiedzieli, czy ja jestem za, czy przeciw. Ale mnie chodziło po prostu o prawdę, bez ideologii. A co ja będę mówił, że to było przestępstwo, co nie wiedzą o tym. Od Polaka takie rzeczy, żeby słyszeli, to było trywialne po prostu. No by powiedzieli, tak, bo ja tam o tym, ale takiego tekstu, jaki ja im dałem, tego się nie spodziewali. To jest w ogóle ruski z barania. Ci inni, co słuchali. Oni mieli odpowiedzi na pytanie, czy jestem pro, czy kontra. Ja mówię, ale to się mówcie. To się teraz mówcie. No a propos zresztą, proszę Państwa, legendarnego wywiadu izraelskiego, który niewątpliwie przez wiele lat po wojnie był najlepszym wywiadem świata. Czy teraz jest najlepszy, to ja mam pewne wątpliwości, ale już nie będę ich wyrażał, a zaraz powiem, dlaczego nie będę ich wyrażał. Cóż, proszę Państwa, dlaczego ten wywiad izraelski taki dobry? Bo nasi dwójkarze szkolili. Przecież nasza dwójka urządzała specjalne kursy dla bojowników i Irgunu, i Hagany. Ostatni taki to był jeszcze w maju w Andrychowie. I proszę Państwa, tam nawet dużą pożyczkę dostali. Do dziś nie spłacono, tak nawiasem nie powiem. Jak już jesteśmy przy tym temacie. I tam ich uczono wywiadu, dywersji, organizowana partyzantki i tak dalej. Także mówię, wywiad izraelski dlatego na pewno był wiele lat najlepszy na świecie, co do teraz to ja się tym wypowiadam, to teraz wszystkie te wywiady na psy schodzą, może to za chiński, że ja już nie chcę tutaj analizować, aż był wiele lat najlepszy na świecie, bo go nasi dwójkarze szkolili, więc ja dlatego tego dziecka naszej dwójki nie chcę już tutaj krytykować. Proszę Państwa, a możecie znaleźć sobie muzyczny na to dowód. Proszę włączyć w internecie, jest taka cała strona, hymny narodowe różnych państw. I włączcie sobie hymn narodowy Izraela. Przecież to jest na bazie pieśni naszych strzelców niepodległościowców. To wyraźnie widać na te motywy. Proszę to sprawdzić. Ja zawsze mówię, proszę mi nie wierzyć, co to jest moje kanoniczne stwierdzenie. Proszę wszystko sprawdzać, to co ja mówię. Nic nie wierzyć na słowo. Ja staram się podawać dowody, ale proszę, co się da to sprawdzać. Takiego mamy jednego z
seminarzystę, który tak chce trochę mi się podlizać i zaczyna od tego. A ja nic nie wierzę w to, co pan docent mówi, ale sprawdziłem tam, to mi się potwierdziło. Ja mówię, to bardzo dobrze, że kolega nie wierzy. Wszystko trzeba sprawdzać. Więc to jest taka historia. Zresztą cały ten niepodległościowy ruch izraelski, właściwie wtedy jeszcze sionistyczny, bo nie było państwa Izrael, był pod urokiem POW i naszego ruchu niepodległościowego. To ślad właśnie jest w tym hymnie Izraela. Namawiam. To jest tak flaga izraelska i tam trzeba kliknąć i słyszą państwo polską strzelecką. Piękna sprawa. No ale to tak na marginesie. Proszę państwa, ale to zostało wszystko zniszczone. Przede wszystkim fizyczne mordy to nie były najgroźniejsze. To, co się teraz eksponuje, ilu nam namordowano przedstawicieli naszej elity, to nie jest najgroźniejsze. Najgroźniejsze jest to, że zniszczono algorytm odtwarzania elity. Właśnie algorytm, który jest wyznacznikiem cywilizacji łacińskiej. To jest najgorsze. A kiedy się to zaczęło? Proszę państwa, to się zaczęło po 48 roku. Po kongresie zjednoczeniowym PPS polityczną opiekę nad sprawami ideologicznymi w biurze politycznym sekretariacie KCO był towarzysz Jakub Berman. Był to bardzo mądry i uczony człowiek. Miał przedwojenne wyższe studia. Był początkującym pracownikiem naukowym. Pisał, jak twierdzą historycy, bardzo udaną pracę o związku zawodowym lokalnym w czasie synu czteroletniego. Była unikalna praca pionierska w tym czasie. Do tego wszystkiego się przyznał zresztą w tym wywiadzie z Teresą Tolańską. Jedną rzecz opuścił, że był on również asystentem w Głównym Urzędzie Statystycznym. A dlaczegoż to towarzysz Jakub opuścił to? Ale ja się nie dziwię. Dlatego, że Główny Urząd Statystyczny przed wojną, i to proszę też nie wierzyć na słowo, sprawdzić w przedwojennych choćby dokumentach, GUS przed wojną nie był samodzielną instytucją, tak jak teraz, tylko wchodził w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No kochani, jak wieloletni działacz Komunistycznej Partii Polski był dopuszczony przez naszą policję i nasz kontrwywiad do centrali informacyjnej państwa, to wiecie, no to państwa pewnie zszokuje. Ja mam poważne podejrzenia, że towarzysz Jakub Berman pracował dla naszego kontrwywiadu, podaje. Ale to jest tylko przypuszczenie i proszę sobie to sprawdzać, bo może ono jest niesłuszne. Ale tak mi coś waniaje, bo wiem, że Komunistyczną Partię Polski nasze służby miały pierwszorzędne rozpracowane. A tu nagle komunistę, notorycznego komunistę, jak to się wtedy mówiło, wpuszczają do Głównego Urzędu Statystycznego. I ja się nie dziwię, że towarzysz Jakub Berman wolał się tym nie chwalić, bo to by mogło być traktowane jako no, bardzo podejrzane przez jego byłych towarzyszy. A jeszcze żyło ich sporo wtedy, kiedy udzielał. Tylko ja. No proszę to sprawdzić tam u Teresy Tolańskiej, czy on o tym musi cokolwiek było. Otóż mówię to dlatego, że był to człowiek naprawdę światu, wybitny umysł. I wiedział co robi. To nie był jakiś parobek czy portal dworski, który doznał awansu społecznego. Z chłopa król. Nie. To był prawdziwy intelektualista. I pod jego kuratelą, bo właśnie sprawy nauki, ideologii, to normy poznawcze i normy ideologiczne, to była dziedzina towarzysza Jakuba. Jeszcze bezpieka do tego mu podlegała i to jest bardzo dobrze znane. I jeszcze sprawy zagraniczne. No i propaganda. Czyli wszystkie instrumenty wojny informacyjnej były w jego ręku. Mogę państwu powiedzieć tu anegdotę. Znam dobrze pana Rodnika. I od niego słyszałem następujący kawał na temat Bieruta. Że Bierut mówił, miał takie napady kompleksu wyższości, coś, ale
w tańszym wydaniu dla ubogich kompleks Napoleona. Chodził po Belwederze i mówił: jestem Berman, jestem Berman, jestem Berman. To był bardzo dobry dom wtedy. Że dziś to już nie to. W każdym razie pod jego tą polityczną kuratelą dokonano prawie całkowitego zniszczenia algorytmu odtwarzania. Bo jeszcze do 1948 roku to funkcjonowało nieźle, dlatego że władza ludowa miała jeszcze partyzantkę leśną, konspirację, z tym się użerała. Nauce dawali spokój. Te prace, które wychodziły do 1948 roku, były pełnowartościowe. No nawet przecież, jak Państwo wiedzą, Konieczny wykłady miał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce Ludowej. Ale umarł na czas, wiedział, kiedy umrzeć w 1949 roku. Już byliby wypadnie. Proszę Państwa, przede wszystkim wywalono z programu wszystkie te przedmioty, które uczyły samodzielnego myślenia. Z propedeutyką filozofii na czele. Oczywiście. Zamiast tego indoktrynacja właśnie ideologiczna. O. Czyli myśmy to nazwali politgramota rosyjska. Dalej wzięli się za nauki humanistyczne. Zamiast metodologii nauki humanistycznych, diamat, czyli dialektyka marksistowska i materializm historyczny. Plus oczywiście ekonomia polityczna jako bardzo ważne jądro nauk marksistowskich. Ja to znam, bo na Politechnice wtedy studiowałem, dlatego że uznałem, że inne studia nic nie są warte, ale no, technika była techniką, nie było marksistowskiej. Marksistowskiej mechaniki, na przykład teoretycznej. Więc proszę Państwa, ale oprócz przedmiotów zawodowych musiałem ekspedite opanować podstawę marksizmu, leninizmu, diamat, materializm historyczny, ekonomię polityczną, 3 semestry miałem, ale dobrze wykształcony. Państwo nie myślą, że to jakieś dzieło co Marksa, to nie znam objawienia świętego Marksa, nazywali. I jeszcze do tego, proszę Państwa, podstawy filozofii marksistowskiej. To mi uciekło, był 56 rok i tak na krótko zlikwidowano, ale jak zdawałem egzamin doktorancki, to musiałem się tego nauczyć, ekspedity, więc też jestem grafem. No jak właśnie pamiętam te sprawy, nawet ten marksizm był podawany w formie bardzo marnej. Dam Państwu taki przykład. W Kielcach pracowałem między wydziałem w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych. I tam był oczywiście też zakład filozofii, no marksistowskiej, bo innej nie mogło być, w szkole pedagogicznej. Zresztą poza Kulem też gdzie indziej nie było innej filozofii. Jak to mówił kiedyś profesor Bartoszewski, od Elby do Seulu filozofia jest tylko na Kulu. A mówił to po niemiecku, niemieckim. Programy jeszcze, że było ciekawe dla Niemcy. Za to ma maturę tylko, nie jest profesorem. Proszę Pani, przedwojenna matura to jest hu-hu. Owszem, ale nie poważnie do profesora uniwersytetu. No ja wiem, no to naturalnie tak, ale w każdym razie no, przedwojenny maturzysta, zresztą w czasie wojny to robi, ale według przedwojennego programu. Wiedział, co to jest filozofia. Nie tylko diamant. Ja tam nikogo nie oceniam. Cytuję to, co on powiedział w niemieckiej telewizji, że od Elby do Seulu filozofia jest tylko na polu i Niemcy oczywiście to tak i ja niestety też musiałem przetargnąć. Proszę Państwa, sytuacja była taka, że zamiast filozofii porządnej to były filozofia marksistowska i tylko te kierunki filozoficzne, które nie były sprzeczne z marksizmem. Czyli ten wypad był następujący, że natura cała czekała na objawienie świętego Marksa.
Goebbelsa, Lenina, bo kiedyś był jeszcze Stalin, później wyrzucili tego czwartego ewangelistę i to już się wszystko zaczęło wiać. Ale tak to było. No, teraz co się stało? Kadry zostały te same, bo przecież nikt nie robił żadnej weryfikacji. Ja nie mówię tu o tych weryfikacjach politycznych, to mnie nie interesuje w ogóle. Nie chodzi o weryfikację merytoryczną. Pokażcie swoje prace. No jak ja widzę, że ktoś, kto się zajmował nauką o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Wyższej Szkole Nauczycielskiej przy KC był specjalistą nauki o partii, a teraz się zajmuje europeistyką. Już znajomy zresztą dobry, a takich jest wielu. Litanię całą odmówić i to długo. Proszę Państwa, no, z tego, że oni zmienili przekonania, nie wynika, że przybyło im więcej. Oni tylko to, co kiedyś było B, teraz nazywają cacy, a to, co kiedyś było cacy, nazywają B. I to jest wszystko. A zawartość merytoryczna pozostała ta sama. Przecież ta budowa niby kapitalizmu to jest według marksistowskiego, jeszcze stalinowskiego podręcznika ekonomii politycznej, z której ja się uczyłem z tego przymusowo na Politechnice. Z takich samych podręczników jak towarzysz Balcerowicz. Ja go znałem jako towarzysza partyjnego. Zaprosiłem go zresztą na swoje seminarium w Komitecie Stołecznym Partii. Jak zreferował te swoje, bo to jest człowiek, który już wtedy uważał, że banki nas zbawią. Całe zbawienie jest w bankach. I zreferował to dokładnie mój magistrat, który tam zapraszałem różnych ludzi. No to pozaginał go, bo okazało się, że on pojęcia nie ma o psychologii gospodarczej. Tam no, wówczas doktor, towarzysz doktor Balcerowicz z Instytutu Podstawowego Problemu Partii Wojennego. No tak, ale w ekonomii politycznej marksistowskiej tego nie było. Wyrzucono to jako burżuazję, no, pseudonaukę. A tymczasem tak zwana rynkowa gospodarka to jest właśnie psychologia. Przecież obecny kryzys to jest kryzys psychologiczny, ale tych widoków tego nie uczyli. To nie jest ich wina. Ja dlatego nie chcę się pastwić nad nimi. To są ofiary tamtego systemu, systemu niełacińskiego. Ich nauczono, że ideologia jest ważniejsza niż prawda. No to teraz, ponieważ wielbią poprawność polityczną, to wszystko przez ten pryzmat, tak jak wtedy przez pryzmat marksizmu, leninizmu. I bardzo nie lubię, jak się wypomina dawne prace, tego się nie wyprze. Tam jak robią jakieś mikrofilmy z kserokopii jakichś donosów, no to jest zawsze podejrzana wartość. Ale co publikował oficjalnie z nazwiskiem i imieniem, no to się tam nie wyprze. Tak, ja się nie wybrę tych książek, które się nie wypiera, jeszcze chwalę, tak jak Państwo widzieli, ale oni się wstydzą tych swoich ówczesnych. To najgroźniejsza weryfikacja kadr naukowych, tych zaawansowanych od docenta, słysz? To weryfikacja dorobku. Pokaż bracie swój dorobek. No jak tam są litanie do Marksa, Engelsa, Lenina i tak dalej. Ja już nie chcę mówić, ale na prawicy roi się od takich, co pisał taki czołowy antykomunista, już nie będę wymieniał nazwiska i imienia, bo to byłby grzech odmowy, nie oszczerstwa, bo to jest prawda, ale grzech odmowy, a takich są legiony. Ale jeden z czołowych prawicowców, dekomunizacja, lustracja, ale komunistę, ale bolszewistę, informacyjnie. A praca doktorska zaczyna się od preambuły. No niech będzie pochwalony Marks i Lenin w tym stylu. I tu nie trzeba żadnych z IPN-u teczek, tylko ogólnodostępny dla wszystkich, publikowany dorobek. Niech pokażę. Tego się najbardziej boję. Zdradzam i strasznie nie lubią, że ja ten sposób. Oni wolą już nawet ilustrację tywiańską, czy dekomunizację, niż merytoryczną weryfikację. Ale tylko taka weryfikacja byłaby w stylu cywilizacji łacińskiej, proszę Państwa. No to wszystko no po prostu zniszczono. A teraz dam Państwu taką perełkę na zakończenie, na leguminę. To jest perełka,
która dotyczy, proszę Państwa, właśnie planów hitlerowskich zniszczenia narodu polskiego i zniszczenia w ogóle narodów słowiańskich. Bardzo ciekawa rzecz. To jest też charakterystyka Polaków w takim opracowaniu hitlerowskim z 1939 roku. W zakresie duchowym można Polaka określić jako całkowicie nietwórczego, zarówno pod względem kulturalnym, jak i narodowo-politycznym. Ten brak prawdziwie twórczej siły potrafi zamaskować prymitywnie wyrafinowaną inteligencją, której nie należy nie doceniać. To jest bardzo ciekawa rzecz. To moja książka, Totalna wojna informacyjna XX wieku, a druga RPL, też obejmuje czasy wojny oczywiście. No i proszę Państwa, tutaj jest przytoczony plan hitlerowski załatwienia narodów słowiańskich, ale może ja przeczytam w skrócie, bo to za długie, tylko to, co dotyczy Polski i co 1939 roku dotyczy. I Państwo się zastanowią, czy to jest historia, czy to jest współczesność. Otóż opracowało ten materiał dwóch speców, doktor Wetzel, czyli doktor Heft, i pisze tak, to jest materiał już z 1939 roku, opracowany dla Głównego Urzędu Kontroli Rasy, etc., etc. Proszę posłuchać. Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przenoszeniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. Wszystkie środki, które służą do ograniczania rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Zauważcie, co się dzieje z naszą służbą zdrowia. Ale jak pojawi się groźba choroby epidemicznej, to cała służba zdrowia na rzęsach chodzi, aż do przesady. No zgadza się. Teraz jest całe potężne lobby, no właśnie z zachodu wspomagane, które walczy no, o te sprawy, o których dr Wetzel i ten drugi piszą w tym materiale. Więc ja teraz się pytam, czy przypadkiem ten plan nie próbuje ktoś w tej chwili w Polsce wykonywać. Ale to trzeba docierać do źródeł. A nie do autorytetów, nie do opowiadań na temat, tylko wyłącznie do źródeł. Łaciński ekspert siedzi na źródłach, a nie na konferencjach. Czego sobie Państwu życzę. Przeciągnąłem, ale widziałem, że profesor jeszcze nie przyszedł. No to. No to uznałem, że trochę mogę przedłużyć. No niestety nasz czas powoli dobiega końca. No jeżeli myślę, że jeżeli ktoś miał jakieś pytania do pana prezydenta, to jeszcze można jeszcze jakoś szybko to załatwić. Panie docencie, bo tutaj była analiza sytuacji, a twórczym byłoby może przynajmniej jakoś tak esencjonalnie powiedzieć, no dobrze, mamy obraz pewnej pustyni naukowej, intelektualnej, ale co dalej z tym narodem i co można realnie w ramach naszych sił i wiedzy, którą posiadamy, no ten kaganek oświaty, jak to dalej nieść, jak się organizować, no i docierać z tą świadomością do węższych kręgów, a potem do coraz szerszych. No, to jest dobre pytanie, jak to się teraz mówi. Otóż, proszę Państwa, tak jak kiedyś, poczynając od 1958 roku, nasza ówczesna Liga Narodowo-Demokratyczna robiła ten tajny uniwersytet,
ale Państwo o nim nie przeczytało żadnych opracowaniach współczesnych. No trochę ja na ten temat piszę w mojej takiej książce, w totalnej mojej informacyjnej nadzieje PRL, no ale to marginalnie, bo tu chodzi o szersze sprawy. Proszę Państwa, w tej chwili organizujemy bezpłatną taką latającą akademię, no, można to nazwać Narodową Akademię Informacyjną. To jest regularne szkolenie w tych dziedzinach wiedzy, które są potrzebne elicie, a zwłaszcza elitom politycznym, elitom służb walki informacyjnej, elitom naukowym czy dziennikarskim, a których albo w ogóle nie ma na uczelniach, albo są w jakimś szczątkowym lub staroświeckim wydaniu. No, na przykład psychoi i socjocybernetyka do tego należy, ale też źródłowe analizy tego typu spraw. I proszę Państwa, no mamy takie grupy, które się zbierają. W Warszawie są takie dwie co dwa tygodnie. Poza Warszawą dwie, jedna w Kaliszu jest, co miesiąc się zbiera. I tam prowadzimy regularne studia. Takie rzeczy, które ja Państwu tu pokazałem tak, w takiej pigułce popularnej, to tam studiujemy przez parę lat. To jest dwóch moich seminarzystów, którzy przyjechali, ale no nie jesteśmy w stanie wszędzie dotrzeć. Ja bynajmniej nie agituję, żeby gdzie indziej zakładać takie grupy, bo jeszcze nie byliśmy w stanie za dużo obsłużyć. Osobiście po prostu mamy internet. I namawiam Państwa do zaglądania. No, następujące bloki. A to by musiało być nauczone, to nie zejdzie. Znaczy, możemy jej nadać sierkorat, ale z tego nie wynika, że ona się będzie nadawała. No właśnie. Proszę bardzo. Jednak nie ma jak Sara Dobrokreta. Oj, to nie zejdzie. No dobrze, to ja tu tak na boku napiszę. To jest tak, wystarczy w Google rzucić T2X. Albo jeszcze blok P. To nasi seminarzyści z Kalisza prowadzą. T2X. Możecie tam wejść. Tak jest, oczywiście. Tak, tak, jak najbardziej. Tak jest. Taką godność mi. No właśnie nie wiem, czy nadal, najpierw mi to godność nadał IPN, a później odwołał. Zamieścili w dodatku specjalnym IPN-u w listopadzie zeszłego roku. Prostowanie. Ale aż trzy. Więc ja już w końcu nie wiem właśnie, czy jestem pierwsza brygada, czy drugi oddział, czy co. Jak sobie klient żyć? W każdym razie tytuł nam się spodobał, TWX. Kolega mi się spodobał, bo to nie, ale tam. Tylko seminarzyści. To jest jeden. Drugi, na którym Państwo mogą znaleźć. I tam tu możecie nawiązać kontakt ewentualnie z tymi z Kalisza. Gdyby ktoś chciał studiować regularnie, to proponuję dołączyć do grupy kaliskiej, z której zresztą jeden z uczestników tutaj jest na studiach doktoranckich w Poznaniu. Tam będziecie mieli adres. Drugi też bardzo ciekawy to jest PMN. Też blok PRN. To też seminarzyści z innej grupy. Bo w zeszłym roku dałem takie ćwiczenia, żeby zakładali bloki. Trzeci, a właściwie najważniejszy w tej chwili, to jest blok, który kolega Andrzej organizuje i tam trzeba wrócić jak to Polski Portal Naukowy, tak? Polski Portal Naukowy. Albo można po prostu wrzucić Andrzej Łąka. Łąka.net. Jak to klikniecie, to wejdziecie na Polski Portal Naukowy net, który jest dopiero uruchamiany, więc dlatego kieruję na
a kolega Łąka to właśnie tam siedzi. Jest do nabycia jeszcze biuletyn partii, do czego zachęcam, w cenach, jak mówiłem, co łaska i no, myślę, że tylko jedno pytanie, najpierw tyle się pan zgłosił. Nie, ja mówiłem z tym samym dowodem. Aha, no w takim razie... Ale jeszcze państwu powiem, że pojawił się niedawno, no też na nasze tematy, cały tekst, nie wiem kto to powiedzmy zrealizował, ale jest masę rzeczy ściągniętych z tych naszych. Tutaj, no to robią seminarzyści, prawda? Ale jest coś takiego, jak to się tam nazywa, Sylwia, Lacwik, tak? Sylwia Lacwik. Nie wiem, kto to jest słowo, daje. Sylwia Lacwik. I co tam jeszcze jest dalej? Brok. Chyba Brok też, tak, Brok. To jest taki jakiś portal dla młodzieży, taki rozrywkowy. I nagle jeden z naszych seminarzystów, który robi cały czas monitoring internetu, mówi, jest Sylwia Lacwik i tam jest bardzo dużo z tych naszych, te najciekawsze rzeczy wyciągnięte i tam jakieś takie serduszka są, jakieś amorki, jakieś cuda. Słuchajcie, jak na nasze, na te nasze, no jak czasem się zdarzy, że jest około 100 wejść dziennie, to już się cieszymy, a tam jest ponad 1000 dziennie. No oczywiście nie wszystkie... Przez te serduszka. No na pewno nie wszystkie wchodzą na tę naszą część, ale w każdym razie jest to już duże forum romanowe, można powiedzieć. W takim razie dziękujemy jeszcze raz panu docentowi. Zachęcam tutaj do nabycia biletynów walki. Są też dostępne, jak rozumiem, bezpłatnie materiały dotyczące traktatu z Lizbony i innych tego typu rzeczy. Niestety już nasz czas dobiega końca, więc oczywiście... I czas starego świata też. Nasze szczęście. Przepraszam, bo właściwie nie doszliśmy, bo owszem chodzi na te blogi, ale jeśli chodzi o praktycznie, to w życiu, w realu co robi. Takiego proszę Panią, no rozumiem, że Pani chce walczyć. Informacyjnie. Bardzo słusznie. Ale proszę Panią, wojsko najpierw trzeba przeszkolić. Nawet szeregowca się szkoli. Dawno się szkoliło 2 lata, teraz trochę krócej, co jest błędem. My najpierw szkolimy, a później posyłamy na front. Bo wszystkie obecne partie robią odwrotnie. Nieprzeszkolonych rekrutów puszczają na front, później się partia rozlatuje, rozczarowanie, nie chcemy się polityką zajmować, fuj, beta, tylko kampanię. No jak się nieprzeszkolonych rekrutów wysyła, to oni giną po prostu na froncie. Najpierw trzeba się wyszkolić, my szkolimy. A później, proszę bardzo, no koledzy to już wypraktykowali na ćwiczeniach, a to dawno była tylko akcja ćwiczenia. No tam właśnie jak IPN nie chciało robić, to są koledzy, którzy uczestniczyli w tej kontrakcji, no to rezultat był taki, że już w następnym miesiącu były sprostowania. To jest jak podobno bez procentu. Bo jak to ktoś powiedział, to jest złośliwy oczywiście przeciwnik IPN-u, bo ja nie mogę złego słowa powiedzieć. Ktoś powiedział, że IPN się wytraktuje jako sąd ostateczny. No, proszę Państwa, w tym wypadku Ja muszę podważyć to twierdzenie również, że wcale nie zachowali jak sąd ostateczny, tylko ładnie sprostowali, nawet nie musiałem do sądu chodzić. Więc ja o IPN-ie nic złego nie mogę powiedzieć, bo to był mi błąd, każdy ma prawo. A błąd sprostowali, jest cacy partia pracy. A, no to z jednością pojedziemy. Programy, rozumiem, pośpiewamy. Tak. Proszę Państwa, powiem Państwu dla odprężenia, że ja jestem takim euroentuzjastą, że skomponowałem hymn dla Unii Europejskiej, taki do śpiewania, bo ten oficjalnie się nie da śpiewać. To jest wspaniała rzecz, bo tak, bierze się Horst Wessellied, i tylko trzeba zmienić niektóre słowa. Zamiast Hitlerfahnen, czyli hitlerowskie
flagi, to Union Flag albo Euro Flag. Zamiast Hakenkreuz, Union Stern, gwiazda unijna. Zamiast ESA, OEU. I jest tak błagomadziorny tekst, proszę Państwa, a melodia nie jest wcale hitlerowska, jako Europejczyk, już powiem, europejska, to po prostu, choć oczywiście to może razić ucho językoznawcy, ale ja już jestem tak zeuropeizowany, że mi się już było te wszystkie języki. W każdym razie to jest pieśń, melodia starej pieśni pisaków reńskich, którą hitlerowska bestia sobie zaanektowała, a my teraz rewindykujemy. Już nie będę tu śpiewał, może na kwaterze.